Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oskar, a to jest 8 odcinek z naszej serii Max Payne 3. Dzisiaj jest odcinek wyjątkowy, gdzie nagrywam dla was grę w 1080 pikselach. Mam nadzieję, że graficznie się gra będzie trochę lepiej prezentowała niż do tej pory. Poprzednio Passos, pamiętamy, nie najlepiej skończył. Nie dość, że do głowy przykładano mu pistolet i prawie zginął, to jeszcze dostał 3 razy łopatą od tego Demorko, co zabiliśmy w 4 odcinku jego syna w klubie Tony'ego. I gościu chciał się zemścić, to teraz będziemy kontynuować wątek fabularny i pewnie będziemy musieli sprzątnąć tego Demorku. Po pierwsze jest dealerem, mordercą i głupim debilem. To po drugie jeszcze nasłał na nas ludzi w odcinku 4 i teraz. A więc Max Payne 3 nie najlepiej mu się w życiu układa, a więc klikamy tryb fabularny i kontynuacja. I lecimy z tym koksem. O, właśnie tu jest ta sytuacja, gdzie przykładano do głowy pistolet Passosowi. Passos się już dźwignął, lololol. Jak cię fikołkował? No, Trevor z GTA 5, z trailera. Dobra. To idziemy. O, no strzelbę to sobie weźmiemy. O, było, strzelają do mnie. Dobra. Oczywiście zestrzelają, a co mają robić? No, chodź ty do mnie. No, zapraszam pana, zapraszam. Postrzeliłem go. Dobra. Kurde. Jeszcze żył. Jak to jest strzelba? MR Super 90. Czy ja wiem, czy taka super? Jednak super, za trzecim strzałem z takiej odległości zabija. Dlaczego nagrywam w tych 1080p, bo youtuber chce jak najlepszą grafikę dać widzowi oczywiście. To jest normalne. A więc każdy youtuber, który chce nagrywać na YouTube filmy, to naprawdę to jest ważne. Ała! To jest naprawdę ważne widzowi dać jak najlepszą oprawę graficzną. Ja może nie daję jakiejś ładnej, może ładną, to ładną daję oprawę graficzną i oprawę dźwięku, ale mogła być lepsza oczywiście. Oho. I mamy złotą część do pistoletu. Teraz tu nam się wyświetli za chwilę chyba. O właśnie, że już drugą część zebraliśmy do pistoletu, tabletka. Poeksplorujemy trochę. Strzelbę. Nie mam już naboi. Tylko w pistolecie Uzi. No właśnie. The morgue. How appropriate. To coś będzie? No oczywiście, że tak. Jeszcze żyjesz! A tam jest jakiś Demostos. Domestos, ale dobra. Nic Domestos mi nie zrobił. Jeszcze wstaniesz? Ja to nie wstanę już. Przeładuję broń. Strzelbić naboi nie mam, na więc szkoda. Ała! Gościu mnie dostał. Się nawet go nie spodziewałem. Amunicję mam z czego się naboi, to nie jest dużo, ale... Lots here work, chief. I take a freebie. Ochyda, jakieś ciało, tutaj w kostnicy mamy. Coś tu jest. Tabletka.
Można zbadać chociaż. Pizzę tutaj jedzą chyba w takim miejscu. Dobra. Aha. Co my tutaj mamy? Co za gentleman, dziękuję. Co masz poturbowany pies, no to jeszcze bardziej, nie? Mr. Corner won't have to go far to go to work. Like I said, Paso's always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. No to mamy tutaj gości, już słyszymy. Our SOS was gonna have to wait. Sos. No to strzelbę w dłoń, no i... Spokój strzelanie, spokój strzelanie. Podlotka. To jest jakaś wielka ciężka, to nie wiem, co. Jest! Ła. Kurde, to jest oskryptowane, że ma się chować, gdy ja wymierzę na niego. Nie lubię skryptu. Już, stary, ze spokojem, ze spokojem. Bierzemy ten broń. Będzie ma jakieś wymierzenia. No i tu kapka. No nie powiem. Kurde, ja go zabiję. Pięknie. Ale to tak to dobra. What the fuck? Kościele? Telefon? Tu jest. Telefonu mieszkamy? Aha, bo ten demorku jest pierwszy chyba. A możemy wiedzieć, do kogo dzwoni? Dobra, cofamy się do rzeczywistości. Zaczynamy telewizję, że już dziewiąty. Fabiana nie żyje, niestety. Marcelo, on to postrzelamy. A Dziwana jeszcze żyje. Sera? A nie, Sera, no wtedy z nimi poszedł, dobra, już nie pomyślałem. I don't speak your fucking language. Dobrze, Max. I am quite as dumb as I see. Jak James Bond. Zawód, bo. Ale ciągle musimy uratować się i starano zabić. Jednego gosta się tam zaśmiewał. I failed Rodrigo and I failed Fabiana. That awful nightclub in the stadium. Docs, I've been given enough chances to make this right and again I'd blown it. Dobra, pięknie to wygląda. Punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. Pięknie naprawdę to wygląda, San Paulo. Żeby ktoś nie pomyślał, że wojna pięknie wygląda, ale graficznie ładnie się prezentuje bardzo. Tylko pistolet. No to idziemy na wojnę, na pieprzone Westerplatte. Na razie mam tylko 8 naboi, to wolę się w walki niech toczać.
wychodzić w różne walki. Mam tabletkę. I guess sobriety is relative. Pistolet. A ciało można zbadać. Gość mnie najlepiej skończył, powiedział sobie jak Lara Croft w Tomb Raiderze na I had to assume Giovanna and Marcella were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Tutaj coś jeszcze jest. Jakaś złota część. Nie, ale mamy karabinek. No to teraz możemy już iść w wolę. Mamy na wolę tylko, ale dobra. Lepsze to niż nic. Widzę, że wolno muszę się wplątać. Dobra. Wow! Co za wybuch. A gdzie karabin? Straciliśmy chyba. Aha, czyli w tej drugiej części misji dopiero zginę. Mieliśmy. No. Ja właśnie tą część pamiętam. I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Nie, karabin na tak mamy. Kurde, gminy tu mamy. Jak oni sobie może pójdą, nie? O ile sobie pójdą, że tutaj mi jakiś nie zeszedł. Pójdziecie sobie? Tak, poszli się. A to jeszcze trzeci bieg. Dopiero teraz okiennicy zamykają. Dobra. Szybko przebiegniemy tutaj, bo ćpiam. A teraz noga mnie zaczęła spędzić. Mamy tutaj kelka. Kurde, ale mnie teraz noga zaczęła spędzić, ale dobra. Nie czas na to. O kurde, bliżej tam mamy. Aha. Jest Marcelo i Giovanna. Giovanna and Marcelo are still alive. But I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fight. Co za policja, wierzę za kabinku. To żadna policja, tylko istne zło. Zrobisz mi coś? A spróbuj tylko. Dobra, zginął już. Jak Serrano wyglądał. Dobra. Wiedziałam, żeby tutaj miał jakieś nabucze, ale dobra. Tu umacnię pistolet z nimi. I'd heard about these raids. Rena thugs and body armor sending a message to the pool. The cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. It's a fair game, głupie. As I was about to find out. To żadna policja. Wychylał się i myślę, że to wróg był. Dobra, zamiast jakiegoś pistoletu. O kurde! Już nie wziąłem. Kurde, cały magazynek wróg ją spakowałem. Dobra. Kurde, mało ammo. Mało ammo, coś nie ma. Mało amunicji, naprawdę, bardzo mało. Jest tu nie ma.
właśnie uciekał, czy go tym studenem gdzieś winny czuły. No oczywiście, że tak. Au! Dostał mi. Ja go też, na szczęście. No a ty co? Striptease jakiś tam urządzę, czy co? Psy tam słyszą. Mam nadzieję, żeby psy nie umarli, bo naprawdę ja kocham psy. Na Facebooku nawet napisałem, żebym życie za niego oddał. Czemu? Za pieska mojego Leo, kochanego. Jak ktoś, powtarzam, jest zainteresowany, jak Leo wygląda, zapraszam na Facebooka, link do Facebooka, o ile nie zapomnę, zostawię pod tym filmem. Ludzie trzeba wracać. No, z każdą sekundą mogę umrzeć. Ja jestem taki, że umiem mówić, czytać i wszystko razem wzięte. Tylko strzelać jedynie i czytać nie lubię. Albo jechać samochodem czy coś. Spokojnie. Aha, co tu można było spodać? Telewizję! Znowu będzie ta bajka. Nie, nie tym razem. Sobie specjalizado no aumento de nádegas, seios, lumbioplastia e aumento peniano. Só tô boa, eu tô me aguando, na verdade. A caixa da strona reclama a papilete. Ah, tá bom, tô tabletki, mas... E bem... There was a danger of this starting to get too real. Dobra, spokojnie kobieto, nie chcę cię skrzywdzić. Nie celowałem przecież szczerze. To no, poczułem się tak nie wybierz. Masz pamiątkę do niej. Ten. Magazynek. Pięknie! Refleks jeszcze u mnie jest. No to ładnie. Bullet time. I ich zabijamy. Prawda? Gdzie? A, sambi. Kurde. Kurde. Owa jeszcze mać. Teraz ja. Nie mam żadnych granatów, tam nie jest niestety. Nie wiem. Niestety. Jest tu coś? O! To! Chyba wszystko. O, kurde. Dobra, tam był cywil na szczęście. To był jakiś zbir jak ci. Co jeszcze? Dobra. Znowu w tą rakietę mam strzelić, tak? O, no właśnie. To mi się jakoś nie podoba, naprawdę. To mi się nie podoba, że mam rakietę mam strzelać. Max wylądował. Great. I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Dobra, Max, już nie filozofuj. Ha, ktoś kibel ma w pokoju. I nie walka, co to jest? Jakaś trumna to czy co? Dobra. No tutaj już na tym etapie gry. A! Włos mi do buzi teraz spadł. Naprawdę. Na tym etapie gry już jesteśmy w połowie gry. Nie ma torku, kurde, zabili to. A wy nie zabili to.
platformy, naprawdę. Wrogowie są kuloodporni i wyszkolenie. Jak mówię, na tym etapie gry już nie ma przelewek, trzeba strzelać i się co chwilę brać. O właśnie, tabletki, bo naprawdę. My body ached and my eyes burned. I needed something to straighten me out. Czemu Maxim zmienia broń zawsze? Kiedy nie wiem, jest jakaś scena przerwnikowa. Wiecie, napiszcie w komentarzach, mówię to. Może nie tyle co denerwuje, ale dziwne mi się to wydaje. Z taką gliną bym się nie chciał spotkać. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Niedawno z nimi walczyliśmy na super, tylko jeden nabój. To już sobie karabin dał, nie? I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Oh, super! Zostań tylko z pistoletem, na karabinie nie ma. Gińcie tam. Strzelać, strzelać, strzelać i strzelać. Była to scena ostatniej szansy. Nie ostatniej szansy. Też tak wyglądało, że zabiłem ostatniego wroga. Potem już wiem automatycznie, że... Potem już automatycznie wiem, że... No tak wszystko. Ale nie zdążyłem przeczytać. Seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. I'd gone from out of luck to unarmed shit out of luck. Another reminder.
kurde, całą broń mi wzięli, bez niczego zostałem. No i tak wzięli. Co za wozy, naprawdę, ekstra. Nie, ja czuję, że ten odcinek będzie dosyć długi. Nie, tutaj krew po ścianach i po ulicach się leje w San Paulo. Nie, to w tym roku, w grze. Marcello and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would leave me some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? Paramilitaries in the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you can be sure it wasn't gonna end in a pinata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing in exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers, and the other supposed to keep the peace. And they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcello. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. No, to tu ich zabijam chyba. Here was Giovanna and Marcello. What the hell were they about to do there? O kurwa! Marcello! O ja pierdzielę. No to rozpoczynamy. You bastard! Przynajmniej masz plankę. Wszystko będzie okej. No. Spokojnie. Kurde, ale już została tylko Giovanna. I pas jest z nam. No nie wiem, Victor, Baker. No czy ci? Tak, Glino. No niestety. Fabiano i Marcelo i Rodrigo nie żyją. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Chi è questo? Fuego americano. Fui. Fui. He's blaming you for the death of his friend. Fuego americano. So why? Carajo. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen. No amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. A constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there.
Dobra, zaczynamy raz do 10, albo strzela się, bo prowadzisz, siostro. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a group of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. Jeszcze sobie 10 minut pogramy. Czemu żyga? Wciąż jest? Spas został? Tylko ona może mieć 20 ile, 8 lat, a w ogóle trochę młodsze, o parę lat. Ja sobie żartowałam i nagle... Fast as you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. Kurde, przepraszam. Słuchawki mi spadły. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two and me. Nasos is a lucky guy. Położę wam się, o ile przeżyje ono. No Max, to na pewno przeżyje. No to ładnie, przyszły te... Ci żołnierze, te zbiry paramilitarne. Czy jak oni się tam nazywają. Super, tylko mam pistolet. Spokojnie, kobieto. To cię nie ratuje, to cię wzmocni. Czy coś takiego było, takie powiedzenie. To strzel, bo nie możesz strzelać na taką odległą szkodę. Dobra. Kobieto! Na podłogę, na ziemię, kobieto! W rękę cię mogę strzelić. Spokojnie, kobieto! Na ziemię, padnij! Dokąd ty idziesz? Giovanni, just wait there! I'm gonna be here soon! There isn't going to be a zone in this place. Ranguj, Max! Na ziemię, tak! Co za idiotka, naprawdę! Pięknie. Prosto w serce. No co za... No to jest nienormalna jakaś, naprawdę. Powinna siedzieć cicho i wykonywać polecenia moje, czyli na ziemię padnij. Przeładujemy sobie wszystkie bronie. A nie robić, co jej się podoba. No dobra. Dobra, słuchajcie. To wszystko na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę dla opinii. Napiszcie coś miłego w komentarzach, jak na przykład od Wojciecha Woli. Taki użytkownik Wojciech Woli mi dawał też tam pod dwoma filmami, tam przy trzema, czyli nawet kilkoma, a nie zobaczyłem. Miłe komentarze, naprawdę, że fajny
że fajne odcinki nagrywam, a więc chciałbym więcej takich komentarzy, a więc to wszystko na dzisiaj. Zachęcam do wszystkich moich playlist, do wszystkich moich produktów. Na dzisiaj z Max Payne 3. To wszystko. Do zobaczenia. Cześć.